Kariera Małgorzaty Rozenek, Majdan w show, biznesie zaczęła się na dobre od programu Perfekcyjna Pani Domu i choć nie jest ona mitowany już od wielu lat, to wiele osób wciąż mówi o niej perperfekcyjna. Celebrytka w międzyczasie stała się też wziętą influencerką, a także kobietą biznesu. Choć mogłaby się utrzymywać jedynie z reklam na Instagramie, a także dochodów ze swojej firmy, to dążyła do tego, by zrealizować swoje ciche marzenie. Jakim było prowadzenie Dzień Dobry TVN? Nie przerażał jej nawet fakt, że program ma dość wymagającą formułę, i nie dość, że trzeba wstawać w środku nocy, by zdążyć na plan. To jeszcze trzeba być maksymalnie skupionym w trakcie realizacji, gdyż wszystko jest nadawane na żywo. Małgorzata Rozenek, Majdan dzielnie znosiła wyrzeczenia, i choć opinie fanów o jej dziennikarskim kunszcie nie zawsze były pozytywne, to ona się nie załamywała. Do niedawna jeszcze zapewne była przekonana że przed nią kolejny sezon prowadzenia śniadaniówki. Tymczasem niespełna miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Małgorzata została odsunięta od prowadzenia DDTVN wraz z innymi osobami, Andrzejem Sołtysikiem, Agnieszką Woźniak, Starak, Małgorzatą Ochmę, Anną Kalczyńską i najprawdopodobniej Filipem Hajzerem. Wprawdzie w jej przypadku zaznaczono, że będziemy mogli ją oglądać w innym formacie, jednak nie jest tajemnicą, że to właśnie ddtvn było spełnieniem jej marzeń. Rozenek było tym bardziej smutno, że dowiedziała się o tej decyzji podczas wyjazdu zagranicznego i, podobnie jak pozostali, sprawiała wrażenie mocno zaskoczonej takim obrotem spraw. Z tego też powodu niechętnie wypowiadała się na ten temat i była dość oszczędna w słowach. Teraz jednak nieoczekiwanie powiedziała nieco więcej na temat kulisy swojego odejścia z DDTVN. Otóż, w rozmowie z Plotkiem wyznała, że choć odczuwała smutek po decyzji swoich szefów, to szybko znalazła pocieszenie. Wiem już teraz, że nie było mi dane smucić się zbyt długo i bardzo się z tego powodu cieszę. Nigdy nie nazwałabym telewizji niewierną kochanką, bo w moim przypadku jest lojalną żoną od wielu, wielu lat. Nigdy nie miałem poczucia że nie wykorzystuje się mojego potencjału. Zawsze miałam poczucie, że projekty, w które wchodzę, dają mi szansę na spełnienie. Taki będzie też kolejny. Bardzo już nim jestem podekscytowana, wyznała. Zobacz też, Małgorzata Rozenek nie spodziewała się takiego zamieszania. Fani są zachwyceni Małgorzata Rozenek, Majdan z rowerem droższym od auta Rozenek, Majdan wymownie skomentowała zwolnienie z TVN. Nie ma błędów, są tylko lekcje.